Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie Grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie Grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie Grozy. Z grozy. odtwarzaczem nic się nie dzieje i staraj się go regulować, nie staraj się go podgłaśniać, ani ściszać, przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie. Nie. grosso William Hope Hodgson Dom na granicy światów Rozdział 21. Ciemne słońce Nie potrafię powiedzieć, jak długo cieszyliśmy się sobą. Radość prysła w jednej chwili, kiedy łagodne, blade światło nad morzem snu zaczęło nagle gasnąć. Ogarnięty przeczuciem nadchodzącego nieszczęścia, Niespokojnie przyglądałem się wielkiej białej kuli, która cały czas malała, jakby przesuwał się po niej wielki cień. Pamiętałem, że podobne ciemności zapadły w trakcie naszego poprzedniego rozstania. Spojrzałem na nią zaniepokojony. Byłem pewien, że zbliża się katastrofa i może dlatego natychmiast zauważyłem zmianę w wyglądzie ukochanej. Wydawała się nierzeczywista, jakby utkana z przezroczystej mgły. Jej głos był cichy i daleki, a dotyk przypominał muśnięcie letniego wiatru. Tymczasem, zrozpaczony, stwierdziłem, że zniknęła już połowa ogromnej kuli. Czy naprawdę znów musieliśmy się rozstać? Przerażony, błagałem, aby została, ale ona, tuląc się do mnie, tłumaczyła dalekim, jakby obcym głosem, że musi odejść, zanim słońce ciemności takiego właśnie użyła określenia zapanuje nad światem. Moje najgorsze przewidywania okazały się więc słuszne. Przegnębiony w milczeniu, wpatrywałem się w spokojną taflę uśpionego morza. Jakże szybko gasło światło białej kuli. Tak naprawdę upłynęło jednak bardzo dużo czasu, więcej niż człowiek zdoła ogarnąć swym rozumem. Wątły rożek bladego ognia niewyraźnie oświetlał morze snu. Nadal czułem miękki dotyk ukochanej tak delikatny, że prawie niewyczuwalny. Zapatrzeni w siebie staraliśmy się nie myśleć o smutnym rozstaniu. Widziałem ukrytą w cieniu twarz, której kontury powoli roztopiały się w mglistym zmierzchu. Wreszcie, tylko wąski promień światła przecinał taflę morza snu. Widząc to, zwolniła uścisk i łagodnie odepchnęła mnie od siebie. Już dłużej nie mogą zostać, kochane. Szepnęła i usłyszałem jej szloch. Jej postać coraz bardziej się oddalała, aż w końcu całkiem zniknęła. Jeszcze chwilę dochodził z mroku znajomy cichy głos. Później, w ułamku sekundy, noc zasłoniła może snu. Jakieś światło zaczęło mrugać z lewej strony. Kiedy zgasło, uprzytomniłem sobie, że nie stoją już na brzegu uśpionego morza, ale znów krążą w niezmierzonych przestrzeniach. A przed sobą mam zielone słońce, częściowo zasłonięte przez wielką, ciemną kulę. Oszołomiony, półprzytomnie patrzyłem na obręcz zielonych płomieni, nieustannie wystrzelających z ciemnej krawędzi koła. Nie mogłem się nadziwić ich oryginalnym kształtom. Tysiące pytań nie dawało mi spokoju. Nieustannie wracałem myślami do spotkania nad morzem snu. Bałem się przyszłości. Czyżby los chciał nas na zawsze rozdzielić? Przecież nawet w dawnych czasach, na ziemi, cieszyłem się jej obecnością bardzo krótko, a kiedy odeszła, sądziłem, że nigdy już się nie zobaczymy. Odtąd spotykałem ją jedynie nad brzegami morza snu. Czułem, jak narasta we mnie sprzeciw i złość. Właściwie, dlaczego nie mogę zostać z ukochaną? Jaki był powód naszej rozłąki? Czy musiałem żyć samotnie, podczas gdy ona spała długie lata nad spokojnymi wodami Morza Snu? Właśnie. Morza Snu. Moje myśli pobiegły teraz całkiem innym torem. Zapomniałem o rozgoryczeniu, zaniepokojony tym, co stało się z Morzem Snu. Jeszcze przed chwilą, stałem na jego brzegu i oto przestało nagle istnieć. Wiedziałem, że nie może być daleko. Przypomniałem sobie białą kulę, ukrytą. W cieniu słońca ciemności. Mój wzrok poszukał teraz Zielonego Słońca. Zastanawiałem się, jaka planeta spowodowała jego zaćmienie. Czyżby wokół Zielonego Słońca krążyła jakaś wielka, wygasła gwiazda? A może samo centralne Słońce, jak nazywałem teraz Zieloną Kulą, było po prostu gwiazdą większą od innych? Pomyślałem znów o Białej Kuli. A może jest ona po prostu. Urwałem olśniony nagłym odkryciem właśnie zielonym słońcem. Oczami wyobraźni ujrzałem świecącą kulę, która tak bardzo mnie kiedyś zafascynowała. Jakże mogłem choćby na chwilę o niej zapomnieć, co stało się z całym rojem podobnych kul? Przypomniałem sobie okrągłe ciało niebieskie do wnętrza, którego udało mi się wedrzeć. Ależ tak, nareszcie wszystko zrozumiałem. Kiedy znalazłem się w środku nieuchwytnej kulki, przeszedłem po prostu do nowego, nieznanego mi świata. Widziałem w nim nadal zielone słońce, tym razem jako ogromną kulą przyćmionego białego światła, przypominającą raczej odbicie dawnej gwiazdy. Starałem się odtworzyć niedawne zdarzenia. Pamiętałem, że kiedy znalazłem się w środku kuli, zniknęły wszystkie ciała niebieskie. Później inne szczegóły zaczęły odżywać w mojej pamięci. Trzeba było jednak wrócić do rzeczywistości. Uważnie rozejrzałem się dookoła i po raz pierwszy zauważyłem wiązkę promieni delikatnej fioletowej barwy, które rozjaśniały dziwny półmrok. Źródłem promieni była ognista obręcz zielonego słońca. Z każdą chwilą było ich coraz więcej. Przesuwały się niczym snop światła reflektora na czarnym niebie, po czym znikały. Zrozumiałem, że ich widok zawdzięczam zaćmieniu zielonego słońca. Wytężywszy wzrok, zobaczyłem drobne punkciki bardzo intensywnego światła, które ślizgały się wzdłuż promieni. Całą ich masę wysyłało zielone słońce, inne napływały ze wszystkich stron i zmierzały w kierunku słońca. Trzymając się swoich promieni, osiągały zawrotną szybkość i wydawały się oddzielnymi punkcikami świetlnymi tylko w chwilach, kiedy zbliżały się lub oddalały od zielonego słońca. Dalej były już tylko cienkimi pasmami jaskrawo fioletowego ognia. Widok promieni i przesuwających się po nich iskierek bardzo mnie zainteresował. Zastanawiałem się, dokąd tak spieszyły w swej nieograniczonej masie jakże wielki, wydawał się wszechświat. No i te świetlne punkty, bez wątpienia, jacyś posłańcy. Sam pomysł na pewno był fantastyczny, chociaż nie zdawałem sobie wtedy z tego sprawy. Posłańcy. Posłańcy centralnego słońca. Jeśli była to prawda, to czy zielone słońce było gwiazdą zamieszkaną przez myślącą istotę? Nieprawdopodobne. Wyobraźnia wyczarowywała wizję nienazwanych bóstw. Czyżbym natrafił na siedzibę nieśmiertelnego Boga? Nie mogłem wprost wierzyć w taką możliwość, a jednak. Trudno było opisać stan mego umysłu w owym czasie. Czułem się, jakby ktoś znał wszystkie moje myśli i uczucia. Przerażająca bliska obecność wstrząsnęła mną do głębi, na niebiosa. Czyżby były przewidzeniem? Miałem prawdziwy mętlik w głowie. Może snu, ona, niebiosa. Nagle oprzytomniałem. Z mrocznej czeluści płynęła w moją stronę wielka ciemna masa. Była nią martwa gwiazda, odbywająca swą ostatnią wędrówkę do cmentarzyska gwiazd. Kiedy znalazła się na szlaku między mną a centralnymi słońcami, zasłoniła światło i przyczyniła się do powstania nieprzeniknionych ciemności. Minął kolejny wiek i znów ujrzałem fioletowe promienie. Później, kiedy upłynęły eony. Na niebie pojawiła się kulista jasność i oświetliła skrawek gasnącej gwiazdy. Zrozumiałem, że gwiazda zbliża się do centralnych słońc, a po chwili jest już w zasięgu cienia martwego słońca. Na tle ciemnego nieba migotała obrać zielonego słońca. Czas płynął powoli, uważnie śledziłem ruchy ciał niebieskich. W końcu nastąpiło to, na co czekałem. Gwałtowna, oślepiająca jasność i strumień białego płomienia w czarnej nocy. Myślałem, że gigantyczny grzyb ognia nigdy nie przestanie rosnąć. Wreszcie, po bardzo długiej chwili, zaczął powoli opadać. Zauważyłem teraz, że wybuch nastąpił w intensywnie świecącym miejscu, niedaleko środka ciemnego słońca. Widziałem tam wielkie płomienie. Martwe słońce było jednak tak ogromne, że upadek gwiazdy na jego powierzchni. Przyczyniłby się w rezultacie do powstania blasku nie większego niż odbicie Jowisza od powierzchni oceanu. Chciałbym tu jeszcze dodać, że żadne słowa nie są w stanie opisać rozmiarów dwóch centralnych słońc. Tłumaczyła Małgorzata Targowska Grabińska. Muzyka Jacek Brzozowski czytał Jacek Brzezowski.